Cześć, witam Was, zmieniacz bajków w Tarnowie przy ulicy Goldhammera 9, a dzisiaj chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto otwierać swój serwis rowerowy. Na sam początku powiem krótko tak, ale uzasadnię też Wam, dlaczego warto, co powinno się zrobić, na co zwrócić uwagę. A mianowicie tak, ja w 2021 roku wiosną zacząłem w tym miejscu od właśnie serwisu, gdzie był ogromny kryzys w branży, ale nie taki jak teraz, gdzie mamy przepełnione sklepy towarem, dealerów, producentów, bo nikt nie chce tych rowerów. Rynek się nasycił, jest kryzys ogólnoświatowy, a na pewno u nas w Polsce, w Europie. Dotknął nas, gdzie kredyty, leasingi, wszystko podrożało, żywność, paliwa, energia. No i niestety w tych portfelach nam zostaje te 30-40% chyba mniej tej gotówki i rower nie jest artykułem pierwszej potrzeby i jest mniejsze zapotrzebowanie na te rowery. Poza tym one zostały wyprodukowane bardzo drogo i one są drogie, o 30, 50, nawet do 100% za drogie te rowery w stosunku do tego, co 3 lata temu jeszcze pamiętamy, gdzie można było kupić fajny rower na Ultegrze karbonowy za 9, 10 tysięcy, na Tarczach za 12, rowery aluminiowe na 105 można było kupić za 5, 6 tysięcy, a teraz ceny wywalone zostały 10, 11, 12 tysięcy, to jest sporo za dużo, no dlatego też te rowery stoją, a sama branża rowerowa, sklepy, duże sklepy przede wszystkim mają problem z udźwignięciem kosztów, bo koszty pracy wzrosły, koszty utrzymania lokali, pracowników, no dosłownie wszystko, wszystko jest, kosztuje więcej i stawki serwisowe są bardzo wysokie. Nigdy takich nie było. Ja nie pamiętam, aby w ogóle nie pamiętam takich czasów, aby taki przesyt towaru był i aby te stawki serwisowe były tak wysokie. Ja wiem, że inflacja, czasy się zmieniają, ale naprawdę w porównaniu do jakichś tam zarobków minimalnych, średnich, to naprawdę to jest sporo, bo emeryt. Nie wiem, czy emeryta by stać było na utrzymanie, pójść na serwis jakiegoś roweru karbonowego, by musiał wydać całą emeryturę. Kiedyś to za 100 zł można było zrobić przegląd, teraz jest 5-7 razy tyle. A gdzie tam części, gdzie tam robota, robocizna jakaś dodatkowa? Każdy serwis sobie inaczej liczy. Dlatego w dzisiejszych czasach warto jest otworzyć ten serwis rowerowy. I tak naprawdę zbudować zdrową konkurencję dla tych dużych salonów, które no nie wiem, czy powinny aż tyle brać za te serwisy. A konkurencja polega na tym, gdzie podnosi się jakość, ceny niekoniecznie do góry idą, bo tak jest w każdej branży i w rowerach też tak powinno być. Zdrowa konkurencja, która dobrze działa, podnosi jakość wszystkiego, zwiększa ofertę i to jest dobre. Ja w 2021 roku, otwierając w tym miejscu punkt swój, to powiem Wam szczerze, że nie można było nic kupić rowerów, także byłem zdecydowany na serwis, na usługi. Nie można było kupić części rowerów, łańcuchów, niczego, dosłownie nawet narzędzi nie mogłem sobie dokupić, tych, których mi brakowało. A tak naprawdę posiadałem jedną taką walizkę, która okazała się najlepszą inwestycją w życiu, jaką zrobiłem. To chyba był 2006 czy 2007 rok. Kupiłem taką walizkę, pokażę ją Wam. Jest to walizka Pedrosa. Są to narzędzia Pedrosa, amerykańska firma całkiem dobrej jakości. Nie to, żebym ją reklamował, bo ona już jest stara. Tutaj jest jedna półeczka narzędzi, druga pod spodem jest jeszcze kolejna. Mam jeszcze tam jakieś dodatkowe narzędzia, tu są powyciągane trochę tych narzędzi. Mój były pracownik sobie zabrał i używa jak swoje.
Ale niech sobie używa. Ja sobie uzupełniłem tą skrzynkę, jeszcze tam więcej dokupiłem, bo już jest to dostępne. I powiem szczerze, że taka waliza wystarcza. Tutaj są klucze do kaset różnego rodzaju, jakieś śrubokręty płaskie, oczkowe, ściągacze do holoteku, do suportów, klucze do centrowania, imbusy do odkręcenia korb, wszystkie rodzaje imbusów, torksy, klucze płaskie z grzechotką, no i tam jakieś do sterów, klucze do odkręcania właśnie suportów, łożyk suportowych. Oprócz tego jakieś klucze do naprawy łańcucha, czyli naprawy do rozkuwania, zakuwania. Mam Rolhoffa, to jest uważam, że najlepszy przyrząd, jaki jest na rynku do zakuwania, rozkuwania łańcucha, choć teraz jest sporo łańcuchów na spinkę i jest to ułatwione, ale mimo wszystko są na Bolec, Shimano czy innych firm i taki przyrząd trzeba mieć. Oprócz tego to na pewno warto mieć stojak. Tutaj mam uniora, mam jeszcze jeden porządny stojak, że mogę się na nim powiesić i odkręcać wszelkie zapieczone suporty. Prędzej się rama urwie czy klucz niż stojak. I naprawdę na początek musi być taki stojak bardzo solidny z podstawą stalową, że waży kilkadziesiąt kilogramów chyba. Nie wiem ile, ale ciężka jest. Tyle co pustak waży. Bo taki stojak jak tutaj mam, to jest taki stojak bardziej z wagą i rower ekspozycyjny jest, czy tak tymczasowo wisi, nie do roboty. I na pewno nie można kupować żadnych marketowych narzędzi stojaków, bo one się zaraz pourywają, połamią. Także trzeba postawić na solidny stojak. Na pewno jak ja zaczynałem w tym miejscu, to tak jak powiedziałem, rowerów nie można było zamówić. Klienci przychodzili, chcieli kupić, ale niestety przez 1,5 roku nie byłem w stanie kupić żadnego rowera. Nikt nie chciał odsprzedać, bo to rowery się same sprzedawały i wtedy właśnie te wielkie sklepy się pootwierały. Każdy myślał, że to będzie się sprzedawało wiecznie, tysiące rowerów. Lokale ogromne, ogromna załoga. Na sprzedaż rowerów można było na to wszystko zarobić. A teraz, kiedy rowery się nie sprzedają, wszystko stoi. Tysiące, setki tysięcy rowerów producentów zapełniają magazyny i nikt tych rowerów nie chce, bo są drogie, bo ludzie nie mają pieniędzy, aby je kupić. No, skomplikowało się i. No i dlatego te ceny usług są tak wysokie, ponieważ na utrzymanie pracowników trzeba w jakiś sposób zarobić. Ja wszystko rozumiem, że koszty wzrosły, ZUS-y wzrosły, stawki godzinowe są większe, ceny energii, wszystko, ale to nie może na barki wziąć klient i w cenach usług podnieść nie wiadomo ile. Na barki też firma powinna wziąć, czyli co, jeżeli koszty mamy duże, no to nie, może nie zwiększamy w kosmos cen serwisu, tylko może zmniejszamy załogę, może sami musimy pójść do pracy jako szefostwo, właściciele, a może trzeba lokal pomniejszyć, no i wtedy te ceny nie będą musiały być tak wysokie. I dlatego też warto otworzyć serwis rowerowy konkurencyjny dla takich dużych sklepów, bo uważam, że wystarczy sobie zobaczyć na każdy cennik i zrobić przez połowę, i można naprawdę dobrze żyć z takiego serwisu. Bo ja w takim małym mieście jak Tarnów, gdzie jest kilkanaście sklepów i serwisów, jeszcze więcej, jestem w stanie 600, tyle 660 rowerów przeserwisowałem. Wystarczy sobie to policzyć razy 200 zł średnio. To naprawdę nie jest źle. A przecież każdy rower jeszcze wymaga wymiany wielu części, opony, dętki, jak przychodzą na serwis, na gruby serwis, a nawet i na 1000 się kończy, także 200 to jest za samą robotę, to tak minimum można wziąć w dużym mieście, nawet 300, bo to i tak będzie tanio w stosunku do tych dużych serwisów i naprawdę jako dodatkowa praca, czy jako jedyna. Warunkiem jest to, żeby mieć jakiś lokal. Nie musi być w ekspozycyjnym miejscu, byleby pomieścił rowery, żeby był bezpieczny, żeby dało się
te stojaki i rowery jakoś przechowywać, a nawet mieć części do sprzedaży, bo na serwis muszą być. No teraz jest tyle dobrze, że można kupić sobie ile chcemy łańcuchów, kaset, wszystkiego pod dostatkiem, a nawet są sklepy internetowe, które oferują też w dobrych cenach, gdzie na drugi dzień dostarczą i możemy robić serwisy z dnia na dzień. Aby ten serwis dobrze funkcjonował, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na narzędzia, które najczęściej są używane, czyli klucz do pedałów musi być bardzo mocny w rozmiarze 15 czy 8 imbusowy. Trzeba mieć super pompki, żeby zaraz nie wysiadły, bo no bez sensu pompować i później pompkę wymienić. Trzeba dać przynajmniej 200 za pompkę. Dobrze, albo kompresor, dobrze mieć pompkę do tubelesów, to za nią trzeba sporo więcej dać, bo takie opony też się trafią. Przyrządy do mierzenia łańcucha, no bo przecież ocena stanu roweru powinna się zacząć przede wszystkim od zużycia łańcucha, kasety, później patrzymy na opony. Centrownica musi być solidna. Unior ma dobrą centrownicę, nie za drogą, a lepsza to Park Tula. Ja posiadam chyba z 4 centrownice, ale jedna wystarczy. Jeżeli chodzi o klucz dynamometryczny, jeżeli ramy karbonowe będziemy obsługiwać, bo to jednak pewnie ta no, są tam określone siły dokręcenia, momenty, aby nie zgnieść kierownicy karbonowej, czy dokręcając sztyce. Trzeba parę tych narzędzi kupić. No, trzeba te kilkadziesiąt tysięcy, ale to po sezonie może się to zwrócić. Jeszcze po dwóch, trzech można na dobry samochód zarobić, nie biorąc za usługi ani 500, ani 700. Można sobie kupić naprawdę dobry samochód za tą pracę, gdzie na zwykłej pracy, w zwykłej pracy etatowej, czy nawet jako pracownik w jakimś serwisie, w życiu nie zarobimy na nowy samochód dobrej klasy, a serwis rowerowy daje nam taką szansę, ale musimy naprawdę mieć jakieś umiejętności centrowania kół, czy też rozmowy z klientem, znajomości produktowej. Trzeba mieć dobrą znajomość produktową, bo trzeba wiedzieć, co gdzie zamówić. No naprawdę trzeba się znać. No, ja mam powiedzmy te chyba ze 30 lat doświadczenia, to wiem, jak to zrobić. Na dzień dzisiejszy jest wszystko dostępne, także to jest ułatwienie. Jak ja 2 lata temu, prawie 3 lata temu, nie mając nic dostępnego, pusty lokal, miałem parę narzędzi na dzień dobry i dałem radę, no to uważam, że nie ma co się zastanawiać. Ci, co mają taką ochotę i coś im po głowie chodzi, czy warto, czy nie warto, uważam, że warto. No, jak lepiej spróbować i przekonać się, niż całe życie żałować, że nie zrobiliśmy tego, bo uważam, że to jest dobry moment. W kryzysie wiele firm się buduje, wzmacnia i później z takiego serwisu można jakiś sklep mieć i od czegoś trzeba zacząć, ale te usługi są podstawą, czy podstawą do zaczęcia w ogóle biznesu w branży rowerowej. Trzeba mieć umiejętności, a później by sprzedawać rowery, no to też podstawą to jest właśnie serwis rowerowy, centrowanie kół i tak dalej, dobór ram. Trzeba umieć rozmawiać z klientem i dobrze mieć jest jakieś doświadczenie. A ci, co jeżdżą od dawien dawna, reperują sobie sami rowery, no to myślę, że to nic trudnego. Później tej wprawy można nabrać, a tego, co nie potrafimy zrobić, brakuje nam narzędzi, to albo szybko dokupujemy, albo wysyłamy do konkurencji. To nie jest wstyd, jeżeli czegoś nie umiemy, bo przecież zaczynając serwis, czy nawet mając jakiś czas serwis, to nie wszystko musimy wiedzieć, bo tych problemów, różnych zagadnień jest sporo, bo tam coś trzeszczy, bo coś jest z piastą, no nikt wszystkiego nie wie, nawet myślę, że takie najlepsze serwisy też się zastanawiają i wszystkiego nie wiedzą, bo przerabiam rowery, które gdzieś tam trafiły.
i ten serwis nie wyszedł tak należy. Ja wiem też, że błędy popełniam, bo ten, kto nic nie robi, błędów nie popełnia. Nie ma ludzi nieomylnych i na serwisie też się można pomylić, coś przegapić, bo klient oderwie od pracy, czy też po prostu coś przegapimy, bo po prostu no, nie mamy rentgena w oczach, żeby wszystko sprawdzić, ale jak przykładamy się do roboty, to raczej 99% klientów będzie zadowolonych i ci klienci nam, każdy jeden przyprowadzi nam jednego lub dwóch, bo to rodzina, znajomi, sąsiad, będziemy zawsze polecani. To jest najlepsza reklama. Ja otwierając w tym miejscu właśnie tutaj, gdzie jestem na Goldhammera 3 lata temu, to przez ten czas zainwestowałem 350 zł na reklamę. Jest to szyld z pleksy zrobiony. Nic więcej. Nie potrzebowałem wydać ani grosza więcej na żadną reklamę. I też jestem z tego dumny, ponieważ no w jakiś sposób do mnie klienci trafili. Tylko Facebooka posiadałem i nic więcej. Także rok 2023 to 660 rowerów przeserwisowałem ja sam własnymi rękami. Chyba to jest dobry rezultat. Trochę też sprzedałem, także dla odważnych świat należy. Ci, co się zastanawiają, to niech przestaną się zastanawiać, tylko zaczną działać. Ja Was żegnam z Tarnowa i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Pozdrawiam.